Witamy ponownie, tym razem jesteśmy na stanowisku w Soul Sport, dealera rowerów Specialized. Jest z nami Kamil. Kamil, powiedz nam, co przygotował Specialized na sezon 2012? Witam. Specialized bardzo fajną ofertę przedstawia nam rowerków 29-calowym, począwszy od modela Hard Rock, który jest w bardzo fajnej półce cenowej. Dla przeciętnego zjadacza chleba super oferta wygodnego, komfortowego roweru do poruszania się na co dzień. I to taki, powiedzmy, wstęp do 29 cali i w jakiej tu się zaczyna w ogóle cenie taki rower? Ten rowerek, który tu widzimy, jest to cena 2300 zł, począwszy od roweru za 1950 zł, na oczywiście aluminiowej ramie możemy zakupić taki rower. No dobrze, widziałem też, że macie bardzo fajny rower miejski. Powiedz mi, co to jest za rower, za ile go możemy kupić i do kogo on jest skierowany? Bardzo fajną propozycją roweru miejskiego jest model Roll na 8-gigowym kasecie. Rower dla ludzi do poruszania się po mieście przede wszystkim. Stalowa rama, jak widzę, tak? Rama jak najbardziej chromomolibdenowa, czyli stalowa, tak. Bardzo fajnie. I możesz jako ciekawostkę, Kamil, nam przedstaw rower, który jest, widziałem, najdroższym rowerem na targach. Jest to Specialized Venge, a tylko się troszkę odsunę. Hop. Co na ten temat? Widzę, że to replika roweru teamu HTC, tak? Dokładnie, jest to rower bardzo zbliżony do roweru, na którym ściga się team HTC, nowy model Venge. Okej, widzę tutaj też grupa właśnie elektroniczna, Dura SD2, koła Zipa, no i moi drodzy, cena 36 tysięcy złotych, także naprawdę metr nieruchomości w Juracie tyle kosztuje, dla porównania. Tyle, dziękujemy bardzo i do zobaczenia.